Cześć buziaki! Oto dzień 7 projektu Halloween. A projekt Halloween to 31 tutoriali i 31 charakteryzacji po jednym na każdy dzień października. Jest 5 głównych tematów, które rozwijam na 6 zupełnie różnych sposobów. Tym wzorem rozpoczynamy nowy temat przewodni, a jest nim komiksowo-filmowo. Tak jakby ktoś nie kojarzył, właśnie zaatakował mnie Venom. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, a chcecie być na bieżąco, to nie macie innego wyjścia. Musicie zrobić to teraz. Teraz. Tak, teraz. Jeśli chcesz zobaczyć, jak powstała cała ta charakteryzacja, zostań ze mną. Dzisiaj wyjątkowo zaczynamy od bardziej klasycznego makijażu, natomiast zrobionego po mojemu tak, by pasował do całej koncepcji. Ta biała kredka może się tu wydawać dziwnym pomysłem, ale użyłam jej dlatego, że bez niej mój czerwony cień wyglądał jakoś bardzo niemrawo i zupełnie nie pasował do efektu, który chciałam uzyskać. Nie chcę się tutaj za dużo rozgadywać na temat tradycyjnego makijażu, ponieważ tak naprawdę nie mam zbyt wiele fachowej wiedzy w tym zakresie, a przynajmniej jeszcze nie mam. Wszystko to robię dosyć intuicyjnie i bazując na doświadczeniu zdobytym przez eksperymentowanie. Czarny produkt, który teraz nałożyłam, to żelowy eyeliner. Nałożyłam go na całą górną i dolną powiekę. Pokryłam go jeszcze czarnym cieniem, który teraz dobrze blenduje z tym czerwonym. Na wewnętrzny kącik nakładam bazę, która jest jednocześnie klejem do brokatu z Nyxa. Bardzo fajny produkt. I nakładam na to niebieski brokat. Jak możecie się domyślić, wybór kolorów inspirowany był postacią Spidermana. Chociaż równie dobrze pewnie mógłby to być Kapitan Ameryka, natomiast wrogiem Venoma jest Spiderman, więc tej wersji będę się trzymać. W wewnętrznym kąciku ląduje jeszcze kilka białych kropek. Założę jeszcze tylko sztuczne rzęsy, ale zrobię to poza kamerą, bo nienawidzę sobie zakładać sztuczne rzęsy. Nie przejmując się efektem maski, na całą twarz nakładam TV Stick z Kryolana. Produkt kremowy i mega kryjący. Założyłam sobie, że efekt, szczególnie na zdjęciach, ma być taki nierealny. Ma być to taka idealna kobieta, do której jednakowo jest mi bardzo daleko, zaatakowana przez Venoma właśnie. Następnie konturowanko i rozświetlanko. Ja teraz dopiero na gotowym materiale zauważyłam, że oczy to mi tak dosyć różne pod względem ilości cienia wyszły, natomiast na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że mam cholernie trudne do malowania oczy. Bardzo opadająca powieka i mega się od siebie różnią. Z makijażem brwi nie przesadzam, bo nie chcę przyćmić oczu, ale chcę, żeby były wyraziste i mocno zarysowane. Dodałam jeszcze pomadkę w kolorze zgaszonego różu i gdyby był to kanał beauty, to na tym by się pewnie skończyło. Natomiast my musimy się jeszcze troszeczkę pobrudzić. Zaczynam od naszkicowania symbolu Venoma. Jest to taki zmodyfikowany pająk z kostiumu Spidermana. Matko, jaka to była upierdliwa robota, żeby zrobić to symetrycznie i równo. Jeśli chcielibyście odtworzyć ten wzór, a nie macie akurat godziny wolnego czasu, to nie wiem, użyjcie jakiegoś szablonu na przykład. Na pewno usprawni to pracę. Natomiast u mnie musi być ręcznie, nie ma innego wyjścia. W międzyczasie zaznaczam jeszcze granicę między tą zwartą częścią Venoma, czy jego kostiumu, a tą częścią, która jest jego mackami. No nie wiem, jak to nazwać, pewnie wiecie, o co chodzi. Czas wypełnić resztę wolnego miejsca czarnym kolorem. To już jest dużo łatwiejsza robota. I za pomocą narzędzia niezbędnego każdemu artyście narobię trochę bałaganu. Żeby wzór był bardziej organiczny i przybrudzony, dodaję całkiem sporo takich właśnie czarnych kropek i
zabrudzeń, byle nie przesadzić, bo nie będzie widać dobrze tego wzoru. I przechodzę do tej bardzo fajnej i sympatycznej części malowania, czyli tej części Venoma, która oplata ofiarę. Tutaj generalnie można się wyluzować i puścić wodze fantazji, natomiast dobrze jest mieć jakiś rysunek z komiksu, czy też jakiś artwork, który po prostu pomoże nam ogarnąć, jak to wygląda. Całość już moim zdaniem wygląda fajnie, natomiast chcę dodać jeszcze takiej trójwymiarowości temu całemu wzorowi, dlatego dodaję refleksów światła, które zazwyczaj są w komiksach na czarnych elementach przedstawiane jako takie niebieskie plamy barwne. W przypadku tych farb wodnych, które używam, a używam Diamond FX, to, że nakładam na czarną farbę jaśniejszą, nie jest żadnym problemem, bo one się bardzo ładnie pokrywają. Jak widać. W niektórych miejscach, tam gdzie Venom odstaje jeszcze od skóry, dodaję cień. I w niektórych miejscach podbijam jeszcze ten błysk białymi refleksami. Powtarzam jeszcze cały proces na dłoni, która również będzie w kadrze. Zdejmę potem oczywiście jeszcze pierścionek. I to wszystko. Mam nadzieję, że moja wersja Venoma Wam się spodobała i zobaczymy się jutro. Buziaki! Buziaki! Mam takie oko podbite. Aaaa, ktoś mi wali do gęby.